Nazywam się Aneta Gęsiorska i jestem współzałożycielką Biura Wizualizacji Architektonicznych w Londynie. Moja praca polega na przedstawianiu myśli projektowej w wizualnie najbardziej ciekawy sposób. Możemy to nazwać takim marketingiem dla designu. Pracujemy z architektami wnętrz, projektantami mebli, deweloperami czy biurami marketingowymi. Tak jak myślę, przeważająca ilość osób w mojej branży, moja praca jest moją ogromną pasją. 5 lat spędziłam na Politechnice Krakowskiej studiując architekturę i urbanistykę. Zaraz po studiach, w sumie niespodziewanie szybko, udało mi się dostać pracę w bardzo dużym biurze architektonicznym. Po raz pierwszy przyjechałam tutaj w 2013 roku, jeszcze przed wymianą studencką. I pamiętam, że 2 aspekty tego miejsca zrobiły na mnie duże wrażenie. Pierwszym z nich było to, jak dobrze utrzymane są budynki, ulice, parki w centrum Londynu. Drugą rzeczą było to, jak do tego dojrzałego wizerunku miasta dokładane są nowe, współczesne bryły architektoniczne. Kompleks Barbican to jedno z najstarszych prezentowanych tutaj założeń. Sama koncepcja opiera się na utopijnej wizji miasta w mieście, mocno zainspirowana projektami Le Corbusiera. Ogrody Crossrail to miejsce na szczycie stacji metra Canary Wharf, zaprojektowane z użyciem roślin z wielu różnych stref klimatycznych. Dzielnica King's Cross to chyba ze wszystkich opisywanych założeń miejsce mi najbliższe. Wydaje mi się, że to jest taki fajny przykład symbiozy różnych funkcji. Zawsze powtarzam, że miałam bardzo dużo szczęścia, jeśli chodzi o moją profesjonalną karierę. Kiedy wysyłałam portfolio, kiedy wysyłałam swoje CV, wydawało mi się to takie bardzo mało prawdopodobne, że uda mi się znaleźć dobrą pracę bez żadnych znajomości. Teraz z perspektywy czasu myślę, że no, dzięki Bogu, że próbowałam, bo gdyby nie to, nigdy nie dostałabym tej pracy, którą dostałam. Nie poznałabym Joanny, z którą mam teraz działalność i moje życie wyglądało bardzo inaczej.